Level 21. Pracuję w maku. W okolicy mojego miejsca pracy przesiaduje tysiące kruków. Przychodzą tam w nocy, siedzą parę godzin, drą pizd i odlatują nad ranem. Wracam do domu po robocie i poczytam o krukach, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Dowiaduję się, że kruki są bardzo inteligentne. Potrafią zapamiętywać ludzi i ich zachowania. W głowie narodził mi się zajebisty pomysł. Po dłuższych obserwacjach zauważam, że są dwa rodzaje kruków. Te, co siedzą na ziemi i te na drzewach. Wkurzam te na drzewach, rzucam kamieniami i kopię w drzewo. Natomiast kruki z ziemi zawsze traktuje ciepło i daje im frytki z maka. Kontynuuję to przez następny tydzień. Sprawa po tygodniu ma się tak. Kruki z drzew to prawdziwe skurwy, próbują na mnie nasrać. Rzucają je żołędziami i innym syfem. Kruki z ziemi to prawdziwe ziomki. Nawet przeprowadzają je przez ulicę, by nic mi się nie stało, XD. Kontynuuję przez następny tydzień. Coraz więcej kruków z drzew zaczyna pojawiać się przed McDonald'em. Cały czas próbują mnie osrać i atakować. Kruki z ziemi starają się mnie chronić. Podlatują i przyjmują syf na siebie. Nadchodzi piątek. Dzień ostateczny. Z rana zauważam jednego ze swoich ziomków. Nazwałem go Andrzej. Zawsze dostawał ode mnie ciepłe frytki. Andrzej próbuje mi coś powiedzieć. Zaczyna skakać i trzepotać skrzydłami. Spójrz w górę, debilu. O kurwa! Chmara kruków na niebie. Aż chmur nie widać. Andrzej na szczęście wszystkim się zajął. Na ziemi stoją setki kruków, czekających na mój rozkaz. Szybkim ruchem ręki wskazuje na podniebnych skurwysynów. Zaczyna się krwawa walka. Zadowolony z realizacji mojego planu, siadam na ławce i oglądając całe zajście, pieprzam frytki. Dziesiątki kruków spada na ziemi, w tle wrzaski i skrzeczenie. Po godzinie krwawa walka dobiega końca, a trzepotanie ucicha. Chmury powoli zaczynają się pojawiać. Jedyne kto przetrwał, to moje ziomki. Andrzej podlatuje do mnie i siada obok. Rana na lewym oku wskazuje, że walczył dzielnie. Dobry Andrzej. Wolnym i dumnym marszem udaje się do maka. Kruki oczywiście podążają za mną. Zostawiam drzwi otwarte. Wszystkie kruki wchodzą do środka. Wzrok kasjera. Ochuj.exe. Zamawiam 13 razy frytki XXL, by celebrować zwycięstwo z moimi ziomkami.